Cześć wszystkim! Mimo już poruszałem ten temat w moim pierwszym let's playu z Factorio, mimo to nadal on się pojawia cały czas na streamach. Mianowicie, jak działają pociągi. Więc przedstawię tutaj w tym filmiku główne zasady i może troszkę bardziej dogłębne działania pociągów. Mam nadzieję, że po tym filmiku każdy z Was już będzie rozumiał, dlaczego mój pociąg nie jeździ, albo dlaczego powinienem użyć takiego sygnału, a nie innego. Więc zaczynajmy. Może zacznę od samego początku. Dlaczego chciałbym używać pociągów? Powodów jest kilka. Po pierwsze, pociągi są najszybszym pojazdem w Factorio, nie licząc może jakiś modów na helikoptery i tak dalej. Po drugie, są najbardziej ładownym sposobem przewożenia towarów na duże odległości. A poza tym są zarąbiste. Więc tak, jeżeli chcemy zacząć tworzyć naszą sieć kolejową, musimy rozpocząć od kilku rzeczy. Musimy posiadać tory, sygnały oraz przystanki kolejowe. Te rzeczy odblokujemy odpowiednimi technologiami. One wymagają tylko czerwonych i zielonych pakietów naukowych. Możemy je w sumie całkiem szybko w grze odblokować. Dobrze. Powiedzmy, że pobudowaliśmy sobie nasze pierwsze tory. Postawiliśmy dwie stacje. Stacje możemy zamieniać klikając na niej. Klikając edytuj, możemy zmieniać im nazwę. To jest bardzo ważne. Dobra. Możemy sobie teraz postawić pociąg w dowolnym miejscu na naszych torach. Pociągi można wstawiać tylko na torach. Voilà. I teraz musimy załadować mu jakieś paliwo. Możemy ładować mu cokolwiek, co ma wartość energetyczną, czyli drzewo, węgiel, paliwo stałe, paliwo rakietowe. Z tym, że każdy rodzaj paliwa ma pewien rodzaj przyspieszenia. Im lepsze paliwo załadujemy, tym szybciej pojazdy jeżdżą. To również się dotyczy lokomotyw. Dobra. Teraz jeżeli chcemy kierować naszą lokomotywą, możemy to oczywiście zrobić ręcznie. Takie jak z każdym innym pojazdem. Podchodzę do niej, naciskając Enter. Teraz możemy do przodu naciskać bądź do tyłu. Nasza lokomotywa jedzie. Oczywiście nie o to nam chodzi. Dobra. Teraz chcemy, żeby ta lokomotywa jeździła pomiędzy dwoma przystankami. Nic trudniejszego. Klikamy na lokomotywę. Dodajemy pierwszy przystanek. Powiedzmy, dajmy warunek postoju, brak aktywności przez 0 sekund. Dzięki czemu lokomotywa będzie automatycznie przejeżdżać od jednego do drugiego. Dobra. Włączamy tryb automatyczny. Klikamy na przystanek. Dajemy jedzie. No i lokomotywa zaczyna jeździć od jednego do drugiego przystanku. Zazwyczaj nam chodzi o to, żeby na jednej stacji ładowała do pełna, czyli powiedzmy gdzieś przy kopalni, a na drugiej stacji wyładowywała się, czyli wyładowywała rzeczy. Dobra. Ale to jest bardzo prosty system. Nie uwzględnia on żadnych semaforów czy sygnalizatorów. Dlaczego właściwie służą sygnalizatory? Sygnalizatory służą do tego, aby nasze pociągi się nie zderzały ze sobą, jeżeli znajdują się na tych samych torach. Początkowo nasz system kolejowy może wyglądać, może być siecią prostych połączeń, punkt do punkt, gdzie na każdym torze jeździ tylko jedna ciuchcia. Wtedy nie potrzebujemy żadnych sygnałów. Jeżeli jednak chcemy korzystać z tych samych torów, aby jeździły po nich wiele ciuchci, na przykład chcemy zbudować sobie system bądź jakąś magistralę kolejową, to wtedy już musimy bawić się w sygnały. Tak jak powiedziałem, ciuchcie standardowo nie posiadają w żaden system jakby ostrzegania czy reagowania. Jeżeli coś jest na ich drogę, to one w to przywalą. Ba. I będą się niszczyć. Dobra, o to nam nie chodzi. Zróbmy to inaczej. Wstawmy dwa sygnały proste, semafory. My jeden postawimy tutaj, a drugi postawimy tutaj. Semafory działają tak, że przepuszczają ciuchcie lub nie, w zależności od tego, czy coś znajduje się przed nimi. W tym przypadku, jeżeli przed semaforem znajduje się ciuchcia, a tutaj się znajduje, to semafor będzie czerwony i ciuchcie nie będzie mogła przejechać. Teraz aktywujemy naszą ciuchcię, to ona dojedzie do semafora i zatrzyma się, ponieważ jest czerwony sygnał. Semafor sprawdza wszystko na swojej drodze, aż do następnego semafora. Co to też uruchommy. Póki co ciuchcie się zablokowały.
ponieważ mamy za mało semaforów. Ten semafor wskazuje na to, że tutaj znajduje się ciuchcia, bo on sprawdza ten kawałek trasy i widzi, że tutaj znajduje się ciuchcia, więc dlatego jest czerwony. Ten semafor robi tak samo z tym kawałkiem trasy. Więc jeżeli dostawimy dwa dodatkowe semafory, powiedzmy tutaj i tutaj, nasze ciuchcie już będą mogły sobie bezpiecznie jeździć. Tak długo jak... bo teraz podzieliliśmy naszą trasę na cztery kawałki. Na ten kawałek, ten kawałek, ten kawałek i ten kawałek. Ciuchcia, no powiedzmy, może przejechać ten kawałek, ponieważ na tym kawałku nie znajduje się żadne... na tym kawałku nie znajduje się żadna ciuchcia. No i dobrze, to jest bardzo prosty system. Przejdźmy do czegoś bardziej skomplikowanego. Dobra, przyjmijmy sobie troszkę bardziej skomplikowaną sytuację. Powiedzmy, mamy na przykład dwa tory i chcemy, żeby nasza ciuchcia jeździła sobie naokoło do tego przystanku. To samo ustawienie teraz nie działa, ponieważ rozgałęzienia zaliczają się do tego samego segmentu. Więc ten sygnalizator sprawdza nie tylko obecność pociągu na tej trasie, ale również sprawdza obecność pociągu na tej trasie. Ponieważ dla niego wszystko, co jest za nim, niezależnie czy się znajduje za rozgałęzieniem, to jest ten sam segment. Więc wszystko aż do tego sygnalizatora, jeżeli cokolwiek znajduje się na tych dwóch torach, to sygnalizator przyjmie czerwony kolor. Więc możemy to podzielić na oddzielne segmenty. Więc jeżeli dodamy sygnalizator tutaj oraz tutaj, to już będą oddzielne segmenty i kolejka przejedzie kawałek dalej. Teraz niestety nadal się blokuje. Jeżeli spojrzymy tutaj, mówi nam, że ten segment jest zajęty, ponieważ sprawdzanie segmentu również potrafi się cofać. Więc ten sygnalizator sprawdza, czy tak kolejka znajduje się tutaj, 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 tutaj. Na tym odcinku nic się nie znajduje, ale rozgałęzienie również tutaj się znajduje. Ono się może wracać, on nie bierze pod uwagę kierunku. Więc mimo to, oprócz tego, że sprawdza, czy kolejka znajduje się tutaj, to również wraca się tutaj i sprawdza aż do tego z powrotem. I widzi, że na tym segmencie znajduje się kolejka. Dlatego nie puszcza tej kolei do przodu. Więc możemy dostawić jeszcze tutaj kolejny. W ten sposób oddzielimy, jak widzimy, ten segment. Kolejka pojedzie trochę dalej. Ale jeżeli tutaj jeszcze dostajemy kolejne, tutaj podzieliliśmy już kolejny segment i już kolejka może sobie jeździć. Jak wyciągniemy jakikolwiek semafor, to na torach podświetlają nam się właśnie jak jest podział na te segmenty. Dzięki czemu możemy dowiedzieć się, dlaczego nasza kolejka nie chce jechać. O, właśnie. Na tym segmencie znajduje się kolejka, dlatego nie chce jechać. Jest bardzo użyteczna przy sprawdzaniu, dlaczego kolej nie chcą jeździć. Kolejną ważną rzeczą do brania pod uwagę przy budowaniu kolei jest kierunek ustawienia semaforów. Domyślnie, raczej zawsze, pociągi zawsze jeżdżą z lewej strony semaforów. Czyli jeżeli będziemy ustawiać semafory na zewnątrz torów, to będzie ruch prawostronny. Semafory poza tym, że przepuszczają pociągi tylko w jednym kierunku, więc jeżeli spróbuje z drugiej strony nadjechać pociąg, ten semafor, gdyby na przykład próbował podjechać pociąg z tej strony, ten semafor będzie dla niego działał jak czerwone światło. Zobaczmy na przykład tutaj. Przestawiłem ten semafor z tej strony na drugą stronę. Teraz ten semafor działa jak czerwone światło dla wszystkich pociągów nadjeżdżających z tamtej strony. Dlatego jak teraz puścimy ten pociąg, on się zablokuje. Ponieważ dla niego ta linia była niedostępna, ponieważ dla niego to było czerwone światło nad chwilkę wcześniej. Zobaczmy jeszcze to jeszcze raz. No iż to jest póki co zielone światło. Dla niego to jest czerwone, ponieważ semafor znajduje się dla niego po złej stronie. To jest po stronie zaporowej. On puszcza pociągi tylko jadące z drugiej strony. Czyli najedziemy na semafor, to widzimy, z której strony on pociągi on wpuszcza. To jest też bardzo często bardzo częsty poziom, przyczyna błędów. Powiedzmy, ktoś postawił semafor ze złej strony i potem pociągi nie mogą znaleźć trasy, ponieważ jakiś semafor je blokuje. Dobra, teraz spójrzmy na coś bardziej zaawansowanego.
To jest semafor poprzedzający. Po pierwsze, działa on tak samo jak zwykły semafor, czyli jeżeli coś znajduje się na segmencie przed nim, to on zawsze zapala się jako czerwone światło. Więc po pierwsze, on działa zawsze tak jak zwykły semafor. To jest jego główna zasada. Po drugie, ma on również trzeci stan, ponieważ semafory zwykłe posiadają tylko zielony i czerwony. No oraz jeszcze jeden, który opowiem później, ale to za chwilę. Generalnie są albo zielone, albo czerwone. Albo coś jest i wpuszczają, albo czegoś nie ma. Znaczy, coś jest na przyszłym segmencie, wtedy nie wpuszczają, albo czegoś nie ma i wtedy wpuszczają. Natomiast semafor poprzedzający ma również trzeci stan. On mówi o tym, że można wpuścić, ale na jedno z linii. Ponieważ semafor poprzedzający, poza tym, że sprawdza obecność pociągów na torach w przyszłym segmencie, to również sprawdza wartości sygnałów na wyjściach z tych segmentów. Czyli w tym przypadku zapalił się na niebiesko, ponieważ jedno z wyjść jest możliwe, to dolne, natomiast to górne jest zablokowane. Gdybyśmy na obu postawili ciuchcie, to teraz zapala się na czerwono, ponieważ wszystkie wyjścia są zablokowane na czerwono. I mimo iż sam segment jest wolny, to ponieważ wyjścia, późniejsze segmenty są zablokowane, dlatego sygnalizator nie pozwala wjechać nawet na to rozwidlenie, ponieważ i tak dalej pociąg nie miałby ruchu. Jest to wykorzystywane głównie w skrzyżowaniach, więc pokażę tam, o co nam chodzi. Powiedzmy, mamy takie skrzyżowanie trzech dróg. Teraz mamy jakąś lokomotywę, która chciałaby skręcić w lewo. Ale w lewo znajduje się jakaś inna lokomotywa. Więc teraz to skrzyżowanie jest sprytne, ponieważ korzysta z semaforów poprzedzających. Dobra. Pokażę wam, jak to rzeczywiście działa. Tutaj znajduje się przystanek test 3. Skierujmy tą lokomotywę do przystanka test 3. Zobaczymy, że się zablokuje. Ponieważ ten semafor sprawdza ten semafor. Właśnie, semafory poprzedzające można łączyć z innymi semaforami poprzedzającymi. Więc ten semafor sprawdza wartość tego semafora, ten sprawdza tego, a ten sprawdza, że tutaj jest ciuchcia. Więc tutaj się znajduje ciuchcia, więc ten zapala się automatycznie na czerwono. Ten sprawdza wartość wszystkich wyjść. Wszystkie wyjścia są na czerwono, więc również zapala się na czerwono. A ten zapala się na niebiesko, ponieważ jedno wyjście jest na czerwono, a drugie jest na zielono. I teraz nasza ciuchcia chce pojechać tędy, ale ponieważ to wyjście jest zapalone na czerwono, więc sygnalizator poprzedzający nie pozwala jej wjechać. No dobra, ale się zapytacie, w czym jest problem, tak? Przecież mogłaby sobie ona wjechać tutaj. O. I tutaj sobie poczekać, tak? Aż ta się zwolni. No niby mogła. Jednak w ten sposób ona blokuje całe skrzyżowanie. Powiedzmy, gdyby teraz naprzeciwka jakaś ciuchcia chciała przejechać wprost przez skrzyżowanie, to nie może. Ponieważ ta zablokowała, ponieważ czeka. Natomiast korzystając właśnie z semaforów poprzedzających, możemy stworzyć sobie sprytne skrzyżowanie, które nie będzie nam się w całości blokowało, tylko dlatego, że jakiś pociąg przez nie przejeżdża. Dobra, może pójdźmy sobie tą... jako tam test 1. Albo nie. Pójdźmy sobie ją najpierw do test 3. Aktywności, a potem do test 2. Dobra. Dobra. Widzimy, że jak ten się zapali na zielono, to już przejedzie. No i dobra. Omówmy jeszcze kwestię, co się dzieje, że mój sygnalizator miga w taki sposób. To jest moje skrzyżowanie, które kiedyś zaprojektowałem. To nie jest dobrze zaprojektowane skrzyżowanie, ponieważ występuje w nim migający semafor. Co to oznacza? Oznacza to, że semafor próbuje sprawdzić samego siebie. Migające semafory istnieją tylko dla semaforów poprzedzających. Oznacza to, że istnieje jakaś trasa,
która prowadzi ten semafor z powrotem do niego samego. W tym przypadku na przykład semafor jedzie tutaj, tutaj jej sprawdza rozwidlenie, mimo iż pociąg nie mógłby skręcić w tym kierunku, ale semafor i tak sprawdza. Potem wraca tutaj i wraca sam do siebie. I teraz nie może ustalić swojego stanu, ponieważ sam nie może sprawdzić swojego stanu. No i najłatwiej to jest zaprezentować na kółku prostym. I zrobimy coś takiego. Ach, cholerne drzewa. Tutaj postawimy semafor uprzedzający. On również próbuje sprawdzić sam samego siebie i zaczyna migać. W takiej sytuacji ten semafor jest bezużyteczny i można równie dobrze go skasować. Gdybyśmy chyba spróbowali drugi dostawić. A, teraz już jakoś działają. Chociaż nie wiem, jak czy powinny. W każdym razie migające semafory mówią o tym, że nasze skrzyżowanie jest źle zaprojektowane i powinniśmy je poprawić. Najczęściej, aby to zrobić, to trzeba po prostu powiększyć je i zrobić dodatkowe miejsce. Tutaj widzimy, że jest dobrze zaprojektowane skrzyżowanie, ponieważ żaden semafor nie jedzie do samego siebie. Ten problem właśnie z na środku został w ten sposób rozwiązany, że są dodatkowe jakby segmenty, trochę tory są bardziej rozstrzelone, więc jest miejsce na dodatkowe semafory, które tworzą dodatkowe segmenty i w ten sposób każdy z semaforów trafia na inny, zanim trafiłby na samego siebie, przez co żaden z nich nie miga. Dobra, omówmy jeszcze trzeci stan, który dotyczy wszystkich sygnalizatorów i to jest stan żółty. Jak już powiedzieliśmy, głównym celem semaforów poprzedzających jest to, aby pociąg nie mógł wjechać na skrzyżowanie, jeżeli nie ma wolnej drogi. Znaczy, albo wjedzie i przejedzie całą drogę, albo nie wjedzie w ogóle. I do tego służą również stan właśnie ten przejściowy żółty. Ponieważ zapala się on wtedy, kiedy na danej trasie, znaczy na przyszłym segmencie jeszcze nie ma ciuchci, ale ona już sobie zaplanowała trasę, że tędy przejedzie. O, tutaj na przykład widzieliśmy. Czyli tak, rozpoczynając na przykład od tego miejsca, kiedy system już sprawdził, że cała ta trasa jest wolna i że pociąg może na nią wjechać, to wtedy on sobie ją zarejestrował dla tego pociągu. I teraz wszystkie sygnały zmieniły się na kolor żółty. Oznacza to, że inne pociągi, mimo iż teoretycznie powinny były w stanie przejechać, powiedzmy, tą trasą, ponieważ nie ma ani żadnego pociągu na tej trasie, więc powinny mógł w stanie ją przejechać, ale ponieważ ta trasa została zarejestrowana, więc dla innych sygnałów ona będzie traktowana, jakby pociąg już tam się znajdował. Jest to bardzo ważne, ponieważ gdyby w ten sposób faktory nie sprawdzało jazdy pociągów, to istniałaby taka sytuacja, że pociąg mógł, mimo że są semafory poprzedzające, to pociąg mógłby dojechać do jakiegoś momentu i mógłby być zaklinowany przez inny pociąg, który również dojechał do pewnego momentu, ale się zatrzymał, ponieważ natrafił na pociąg, który przejeżdżał. Więc może to brzmi trochę niezbyt zrozumiale, ale gdybyście zagrali w grę, która nie sprawdza właśnie czegoś takiego, to by to bardzo szybko wyszło, takie sytuacje, w którym pociągi dojeżdżają do połowy i potem się zatrzymują, bo jakiś inny pociąg zajechał im drogę. Jeżeli nadal nie rozumiecie zbytnio zasady działania semaforów poprzedzających i semaforów zwykłych, to najprostszą regułą do zapamiętania podczas konstrukcji jest taka. Przy wjeździe na skrzyżowanie ustawiamy semafory poprzedzające, a przy zjeździe ustawiamy semafory zwykłe. W ten sposób pociągi dojeżdżając do skrzyżowania nie będą na niego wjeżdżać, a zaraz po zjeździe będą je odblokowywać. Dobra, to jeszcze, skoro mamy już taką teorię za sobą, to jeszcze omówię parę przykładów, które ja się dosyć często spotykałem w grach, błędów typowych podczas konstruowania kolei. Pierwszy to coś takiego. Powiedzmy, mamy sobie linię. Chcemy, żeby pociągi, powiedzmy, tam mamy kierunek baza, a tutaj mamy kierunek kopalnia. Chcemy, żeby pociąg wjechał tutaj
powiedzmy, pojechał do kopalni, załadował się, a potem wrócił z powrotem w tamtym samym kierunku. Więc skonstruowaliśmy takie skrzyżowanie. I tutaj pojawia się pewien ząb. Ponieważ nasz... Ojejku. Nasz pociąg, chcąc zjeżdżać w kierunku skrzyżowania, blokuje przeciwną trasę. Pociągi powinny przejechać tą trasą, ponieważ w ogóle nie kolizują się z tym z kierunkiem zjazdu, ale nie mogą, ponieważ zapala się czerwony semafor. W takiej sytuacji trzeba dostawać dodatkowe semafory poprzedzające. Tutaj, na torze, który jest pomiędzy torami, jakby. O! W ten sposób podzielimy to na dodatkowe segmenty. I teraz już pociągi w drugą stronę będą mogły przejeżdżać sobie bez problemów, mimo że tutaj będą zjeżdżały. Konstruując też naszą sieć kolejową, zadbajmy tak, aby tory miały pomiędzy sobą dwie torokratki odstępu. To jest akurat cztery zwykłe kratki odstępu, ponieważ każdy tor zajmuje cztery kratki. Dlaczego tak robimy? Po pierwsze, w środku możemy umieścić w ten sposób linię energetyczną, która zazwyczaj przyda nam się tam, gdzie ciągniemy tory. A po drugie, to jest minimalny promień skrętu dla torów, żeby zmienić tor, kierunek jazdy. Więc jeżeli będziemy wszystkie nasze tory budować z zachowaniem właśnie takiego odstępu, to możemy zrobić coś takiego. Ciach. Ciach. Możemy bardzo łatwo zmienić kierunek jazdy. W ten sposób. Gdybyśmy budowali nasze tory bliżej, to wtedy już mielibyśmy problem, żeby coś takiego zrobić. Tak. Ponieważ skręt dla torów zajmuje przynajmniej jedną kratkę w Factorio. Więc dlatego właśnie tory zawsze są budowane z zachowaniem takiego odstępu. Tutaj mamy przykład innego drobnego problemu w konstrukcji. Więc to jest taka stacja, którą Zyczak zbudował na ostatnim streamie. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że to pokazuje jako zły przykład. Mianowicie to jest stacja wielopoziomowa, to mógłby również stacker. I to jest drobny problem, mianowicie pociąg wjeżdżający ma zablokowaną drogę, mimo iż wjeżdżający na tą stację chce wjechać tutaj, ale ma zablokowaną drogę, ponieważ ten pociąg wjeżdżający w górną stację nie skończył jeszcze wjeżdżać do swojej stacji. Możemy tego łatwo zapobiec, dostawiając dodatkowe semafory poprzedzające. Pamiętajmy, semafory poprzedzające po pierwsze działają jak zwykłe semafory. Jeżeli na segmencie przednim znajduje się cokolwiek, to zawsze są czerwone. Więc jeżeli dostawiamy dodatkowe semafory poprzedzające, to nasza główna logika tego zostanie zachowana. Czyli gdyby pociąg jechał na górę, to wjedzie tylko wtedy, kiedy cała trasa będzie wolna, ale pociągi jadące w dół będą mogły wjeżdżać bez problemu. A! Dobra, mam nadzieję, że ten filmik wyjaśni wam dokładnie działanie semaforów w Factorio oraz ogólne działanie pociągów. Nie omawiałem paru innych kwestii, na przykład jak załadowywać, rozładowywać pociągi, ale te są o tyle bardziej trywialne, że każdy, kto oglądał streamy bądź moje serie, na pewno wie, o co chodzi. Dobrze, gdyby były jeszcze jakieś pytania dotyczące pociągów, proszę zadawać je w tym w komentarzach. Mogę również nagrać response do tego, jeżeli czegoś jeszcze nie wytłumaczyłem wystarczająco dokładnie, bądź pominąłem. A póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia na live streamach. Na razie, hej!